Okej, moi drodzy, z tej strony Shiro. Kontynuujemy rozgrywkę w Reinette King, League of Legends Story. I ostatnio skończyliśmy na walce, z tego co pamiętam. Tutaj mamy jeszcze jakieś wejście, tu mamy nasz główny quest. Tylko pytanie, czy tutaj jeszcze będziemy mogli wejść? Myślę, że tak, więc bez przedłużania lecimy poznać fabułę. Łeb nadal mnie nawala, jak nie wiem, zatoki bolą. Normalnie siedzę i nagrywam to z bólem, powiem wam szczerze. Więc wybaczcie mi jeszcze raz za mój głos, taki dosyć kiepski. I za w sumie mniejszą aktywność w rozmowie z wami. Możliwe, że też mówię troszeczkę niewyraźnie, no ale gadam przez nos. Ale, nie opuszczę was w tych odcinkach. No możliwe, że jutro tylko wlecą dwa odcinki z Reinette King, więc to też musicie mi wybaczyć. Zazwyczaj planuje się zrobić jeden odcinek z takiej gry, drugi odcinek z takiej gry. Zazwyczaj nie ma odcinków podwójnych. No ale tu się chyba zdarzy. Czy te węże przypominają łuskorze? Łuskorze? Morskie smoki spod lodu. Wielkie i bardzo wściekłe. Brom jak zwykle nie potrafi wyczuć taktu. I nie wzięliśmy stąd? O, dopiero teraz wzięliśmy. Może dzisiaj trochę poznamy fabuły. A wchodźmy tam do środka. Świątynia Buru. Nie lucujemy. Nowe miejsce zostało oznaczone na mapie. Wolę czuć słońce na plecach. Mów teraz ciszej. Nagakaburosie należy się szacunek. Wybacz, kapłanko. Taki mój urok. Mam dosyć donośny głos. Nie jestem po raz pierwszy w tej świątyni. Wytrzymajcie jeszcze trochę. Musimy odeprzeć te stwory! Cokolwiek robisz, pospiesz się! Nadszedł koniec. Hekarim! Nie masz czasem lepszego tekstu? Jesteś odważna. Chętnie wyrwę ci duszę. Rozumiem, że nie. Nikomu nie wyrwiesz dziś duszy, póki wciąż się ruszam. Mroku, przepadnij! Patataj, patataj, patapata, patataj. Czuję, patataj. Jakby to było wieki temu. Myśleliśmy, że tamtej nocy odparliśmy mgłę. A jednak nie! Jejku, był Hekarim, mam nadzieję, że będzie z nim walka. Uwielbiam tego czempiona. A na urfie? Boże, lobciam. Ilaoi, czy ty... Cicho, modli się. Módl się szybciej. Był tu ktoś, ktoś obcy. Coś stąd zabrano. Coś bardzo, bardzo ważnego. Pod nami są katakumby. Muszę się dowiedzieć, co tam zaszło. Zatem chodźmy pod ziemię. Świątynia chroni swe tajemnice przed obcymi. Czekają nas liczne próby. Na pewno chcecie iść dalej? Gdy jesteśmy razem, nic nam nie grozi. Miejmy to już za sobą. Obaj jesteście zawzięci. Zabawnie się na to patrzę. To co, lecimy po ziemię, chociaż Braum przed chwilą mówił, że woli słońce. Kłamczuszku, ty kłamczuszku, ciągnie cię pod tą ziemię, ciągnie. Ostrożnie, tylko godni są tu mile widziani. Braum potrafi stąpać delikatnie. Może jesteśmy zgubieni. Może tak, a może nie? Mówcy
Synagi 1 z 6. Zwitek wymiętych notatek zapisanych po noksjańsku. W Aesusie, mówiący nagi spotykają się podczas drugiej kwadry. Nikomu nic nie mów, Jal. Jal, mam wątpliwości, dlaczego to ukrywasz przed resztą? Ukryte pragnienia nie są wolą Nagakaburosy, Vaeus. W Aesusie, do Nagakaburosy prowadzi wiele ścieżek. Dlaczego nie podjąć tej najszybszej? Hichalun tam będzie, do tego jest kapłanką. A, przepraszam, Hichalun tam będzie, do tego jest kapłanką. Przyjdź i posłuchaj, Jal. Jezu, tak mnie gardło boli, że aż normalnie ciężko mi gadać. To pewnie COVID. Dawid 19. O kurde, no umiesz stąpać delikatnie, na pewno. Trzeba uważać na to. Oż ty dziadu gerba. Ej, no dobrze, już przepraszam. Nie tłucz mnie. Jeszcze tego nie widziałem. Aż dziwne. Jezu, ile HP strat. O ty w dupę. Uhuhu. Ile ja HP straciłem. Dobra, to był overheal. Trudno. Co, tego nie weźmiemy, prawda? O, wzięliśmy. Dobra, co tutaj jest? Urządzenie wygląda na nieaktywne. Z boku wyryto symbol, który jest w języku buchru. Oznacza słońce. Buru, nie buchru. Ktoś tu umiał chyba czytać buru. Mówcy nagi 2 z 6. Jal, pytasz mnie o przyspieszenie swych nauk. Cóż za interesujące pytanie. Mogę jedynie przypuszczać, że twoje noksjańskie pochodzenie sprawia, że cenisz sobie szybkość, a nie jakość nauk. Uczeń buru wie, że Nagakaburosa nie dba o to, jak szybko jesteś w stanie podążać jej ścieżką. Ważne jest to, aby wzrost był stały i miarowy. Musisz wykazać się skupieniem i determinacją. Każdy dzień to nowa walka. Dziś musisz wspiąć się na wysokie drzewo na zboczu klifu. Później wskoczyć do morza i dopłynąć aż do zatoki. Jeśli to ci się nie uda, wrócisz na brzeg. Tak samo może stać się kolejnego dnia. Ćwicz więc przez 5 księżyców, aż w końcu wystarczająco się wzmocnisz. Jednak nie możesz przestać pływać. Uważaj na węża nagi. Spróbują cię oszukać i zaprzepaścić nauki na Kakaburosy. Czczą słońce, jednak w ich działaniach widać jedynie jego mętne odbicie. Pomyślnych prądów, uczniu. Kapłanka Kamal Bala Tchani. Tak to powinien przeczytać. To w sumie jest adekwatne. Dobra, co tutaj jest? To urządzenie wymaga zasilania. Fishing. Ale serio, ten fishing mnie tutaj nie pociąga. Co tu jest? Przez tą kratę nie przyciśnie się żaden człowiek. No dobra, ale tu chyba było coś do zebrania, prawda? Oczywiście, że tak. Tego to ja nie podaruję. Typem zbieracza. Drzwi są zamknięte. Dobra, zgaduję, że coś trzeba tu zrobić. Kamień jest pozbawiony energii. Wymaga słonecznego światła do działania. A bo tu jest końcówka już. Dobra, to samo co było na początku. Mówiący nagi 4 z 6. Wiadomość wyryta pajęczym pismem na kościelnej rękojeści złamanego noża. Vaesus, nie wiesz co masz czynić? Nagakaburosa dała ci życie, więc żyj, Jal. To gdzie prowadzi? Do skarbu! My lubimy skarby, no se kurde poszliśmy. O Jezu! Dobra, szukamy jakiegoś przełącznika, który uruchomi pewnie jakiś włas czy inne cholerstwo. Dobra, tu nic nie było. To jest to słońce. Urządzenie wygląda na zepsute, z czasem zupełnie zardzewiało. Wiemy. Mówiący nagi 3 z 6. W Aesusie, Markusie, Jal zadał mi dokładnie to samo pytanie. Rozumiem twoje obawy, jako że nawróceni przez ciebie Noksjanie są bezustannie kuszeni słowami fałszywego proroka.
Naga nic nie wie o naszej bogini. Być może wygląda jak wąż, ale jej metody są zepsute do samego szpiku. Siła jej jest krucha, a do tego skrywa swoje zamiary zamiast podzielić się nimi ze światem. Jak można zaufać takiej istocie? Podjąłem temat z Hiraun. Zapewniła mnie, że nie trzeba się obawiać. Trochę niepokoi mnie ta odpowiedź. Nalegała, że nie powinniśmy mącić spokoju Ilaoi. Poślę do Buru wieści na temat tego fałszywego proroka i zwrócę się do Ilaoi, jeśli uda mi się ją odszukać. Do tego czasu Hihialun nakazał mi przerwać nauczanie ciebie i skupić się na samodoskonaleniu. Pomyśl tych prądów, mój uczniu. Kapłanka Kamal Kamal Balalal. O, to będzie nowa ksywa. Kamal Balalal. O, ściana szczególnie delikatna. I cyk, tarczą. No dobra, to zrobiliśmy. Co dalej? Jaki jest następny krok? Kamal Balalal. O, tu było otwarte? Ale tam była zagadka. Ja chcę wrócić do zagadki. Muszę to obczaić, jak to idzie. To nie. To też nie. Czy my tu musimy wrócić jakoś w dzień, czy coś? Sprawdzimy, czy tu coś jest. Tu chyba nic nie było. To my tu musimy być chyba w dzień, w inną porę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie będę tracił czasu, bo to nie ma sensu, ale z pewnością... To nie gra. A, czuję to. Jest jak chłodny szept na wietrze. Duchy Buru powinny były odejść. Coś złego się tutaj zalęgło. Godniki. Godniki na 100%. Pewnie jakiś shop pracz. Pracho Shop. Stopku jest nieaktywny. Ilaoi wyczuwa pobliską aktywność duchów. Rozpoznaje w nich coś znajomego. Aktywuj cokół. Ilaoi kładzie dłoń na sokole i medytuje przez chwilę. Powietrze dookoła zaczyna pulsować energią. Cała świątynia zaczęła wydawać się żyjącym organizmem. Ilaoi uśmiechnęła się do siebie. Nie tkwi już w zawieszeniu. Możemy przystąpić do pracy. Ilaoi przygląda się symbolom wyrytym na sokole. Jak księżyc mąci morza wody, a słońce prądów panem jest, tak trwają sfery niebieskiej gody, gojąc fale po świata kres. Przyjrzyj się urządzeniu. Dostrzegasz dwa puste miejsca na fragmenty dysku. Tworzą kształt słońca i księżyca. Więc teraz jestem pewny, że musimy iść tu. Jednak wracamy do zagadki. No weź, goń się leszczu. Leszczu. Ej, ale tu kurde... Nie powinno być nikogo. A dobra, to jednak nie wracamy chyba, wiecie? No naprawdę... A, goni mnie pies! Goni mnie pies, nie chce się bić z tobą, kurde. Będziemy się ganiać, dureń. Wiem, jakie długie macie agro. No i złapał. Burek. Śmierć jest niczym wiatr. Zawsze u mego boku. Dobra. Oni też padli w sieć, nie jest źle. Ciebie chyba tylko tymi lekkimi można było napierdzielać. Przepraszam! Mamy dwie walki, musimy oszczędzać chapsy. Dobra, natychmiastowe. No, to nie było ur. Tyle dobrze, że on i tak miał full chapsy. 55. W sumie
Bijemy ich. Pudło! To nie ubijemy. Przepraszam. Wyciszę to. Jeszcze zwiększony kryt. Świetnie. Zasłużyliście sobie. Wąt do piekła. Piekła. Damy tu leczenie. Tylko tak, Eloi. I tak się nie przesunie. No dobra, obrona, bo i tak masz tamte. O, ja wziąłem pojedynczy hit, fuck. Myślałem, że to był podwójny. Wiecie co, będziemy walić tymi zwykłymi, napijemy sobie troszeczkę. Troszeczkę agra. Ty już nie masz tamte. Dobra, bijemy. No, ale zacznie się w braumach. Ale trochę macek mamy. Kim ty jesteś? Pozycja wody? Krakenia mniszka mgły. Czym ty jesteś? Pozycja wody. Zwiększa szansę na unik o 35% przeciw wszystkim atakom niepokojącym zalej mocy. Postać utraci pozycję, jeśli zostanie trafiona atakiem zalej mocy. To by się akurat zgadzało. Wali. Może dobije. O, one kill. Nie zdążyła nic zrobić, biedna, no. Dauntujemy. I obrona leci. Czy mnie stać na leczenie całościowe? Stać mnie. To i tak musimy walić. Kurde, wyleczyło. No i za 50. No, niedobrze. Pomoc jest w drodze. Eloi uleczy. Dobrze mieć przyjaciół. 14. Tego dobijemy. Czy natychmiastówką dobijemy? Nie dobijemy go natychmiastówką, ale Eloi... Te matki powinny dotłuc. A jeszcze kryty się. Dobra, walimy wszystkich atakiem podstawowym. Żeby ja sobie miał jak najwięcej do... Czy jak najmniej do bicia w sumie. No i natychmiast tu cyk, wygrana. Nawet na ładnej kapce skończyliśmy. Nic nie było źle. No i Yasuo wpadł na 10 level. Nowa umiejętność. Mistrzostwo przeładowania Yasuo, ręka pierwsza. Zwiększa obrażenia krytyczne o 5% za każde zużyte 10 punktów przeładowania. Wykorzystane na daną umiejętność. Przepraszam was serdecznie, każdy mnie złapał. Nowe runy przeładowania. Zaczynasz walkę z 15 punktami przeładowania. To sobie już na następny odcinek w sumie ogarniemy. Jak mi to zejdzie. No i z tobą też musimy zawalczyć niestety.
Ej, nie powinno mnie złapać. Jak mi to spadnie, cholerstwo. Ej, no jakim cudem, przepraszam bardzo. Dobra, jebał cię pies. Przez jedno kółko. No spadnie to w końcu, czy nie spadnie? Dobra, walił cię naprawdę pies. Zaczynasz mnie irytować. Nigdy nie przestaniemy. Ty chyba nie jesteś aż taki mocny. Maski razy 4. Jakie to masz perki? Lekkie obrażenia. Lekkie obrażenia, w sumie możemy go szybko dokończyć. 43. Może jakby jakiś krytyk wpadł. O, i chyba go wykończymy. No i fajnie, nawet się nie ruszyłeś. Po co tak walczyłeś? Szukam. A ja po co tak uciekałem? Tego nie wie nikt. Teraz tam umiejki nowe wpadną. A dobra, mówiący nagi 5-6. W Jezusie Markusie. A nie! Czekaj, czytaliśmy to? Nie, nie czytaliśmy tego. Miałem nadzieję odszukać cię przed odejściem, lecz niestety, gdy czytasz ten list, ja jestem już w drodze do świątyni. Obawiam się, że Hi-Hialun została spaczona. Wpływ nagi jest tu większy niż przypuszczałem. Uciekaj ze świątyni, póki możesz. Uczenie cię było zaszczytem. Noxus może być z ciebie dumny. Niesłusznie wątpiłem w decyzję Iloi o zezwoleniu na nauki obcych. Sądziłem, że tacy jak ty nie są w stanie dostrzec prawdy o naukach Nagakaburosy. Teraz widzę jej mądrość. Głosiła prawdę, a tobie udało się ją przede mną otworzyć. Uważaj na Nagę. Pomyślnych prądów uczniu. Kapłanka Kamalabalabalaba. Kamalabalabalaba. To nie działa jeszcze. Pierścień do rana, sawitowy pył. Dobra, tu mamy główny quest. Tu jeszcze coś jest. Mi się wydaje, że jak odnajdziemy te relikty, to dopiero wtedy będziemy mogli robić tu jakieś zagadki. Cóż to? Woda wydaje się głęboka, mułowata i niedostępna. Tak, tu mamy tego questa, musimy znaleźć te odłamki zasrane. Chcesz znów papę dostać? Już się ciebie nie bo... O dobra, są dwa. Wyprzedzaj to już gorzej. Przeszłość. To już gorzej. To już naprawdę gorzej. Słyszymy ciebie, koleżko. Brown dobijesz? Dobijesz, grzeszny Brown. To na pewno zostawi ślad. I jakbyś teraz masło zadał 149. No ale niestety. Ale i tak dobijemy, a to luz. To tyle, co się wykierowaliśmy. Bilgewater dostanie nauczkę. Dobrze, dobrze. Takich walk to więcej mogłyby być. Nie dość, że levele. Iloi, nowa umiejętność. Mistrzostwo przeładowania Iloi. Leczy najbardziej rannego sojusznika o 7 punktów zdrowia za każde użyte 10 punktów przeładowania. Fajnie, 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 fajnie. Iloi podchodzi do kolumny, okazuje się być coś tam fel przełącznikiem. Płyta na środku urządzenia pulsuje światłem. Ściśnij płytę. Dobra. Pierwszy kamień z trzech, stwierdziła Iloi. Proste zabezpieczenie. Ciekawe, co tam skrywa. Kamień z łatwością pozwoli przetransportować wodę. Czeka teraz na polecenie Iloi. Przenieść do zbiornika na południe. Dobra, przepłynęła na południe. Dobra, fajnie, fajnie, fajnie. Da się tu wejść, da się tu wejść. Tylko tak. Z racji tego, że przekierowaliśmy wodę na południe,
My teraz nie możemy tu wejść przypadkowo? Chyba tak. Oczywista oczywistość, tylko i tak chyba tu nie przejdziemy dalej, czy przejdziemy? Przejdziemy. Na ziemi leży tlący się słabą energią kamień. Wydaje się reagować na obecność Eloi. Aktywuj glif. Eloi sięga dłonią i dotyka glifu. Zaczyna dobiegać z niego pomruk energii. Dwa z trzech już mamy. Więc został jeszcze jeden. Kurde, nie zauważyłem go. Co robicie? Mam ze sobą poro. No to już będzie ciężej. No i tu może być naprawdę ciężko. Pudło? Oli moli guacanoli. Promka. No trochę hitują. Oho, jeszcze krytyk. Jak to zagrać? No musimy hit w ten sposób. Nie ma innej opcji. Ile ma tarczkę? Może to kogoś uleczyć? Albo i nie? Dobra, i tak musimy tu zaatakować, więc... Tylko one mają chyba... buffa na szybkie. Dobra, zaryzykuję. Trudno. Może się uda. Wtedy ubijemy tego szczura. Tylko czy macka zabiłaby za 121? 5 punktów, nie sądzę. Dobra, trudno. Się broń. Ty się w ogóle starasz? Staram się, nie widać. Z bólem głowy to nagrywam. Albo od zatoki. No faktycznie. To przez zatoki mogę mieć taki ból głowy. 85. No dobra, szybkie to będzie. Nadciąga nawałnica. Brown Trotsky dostanie, ewidentnie. Ulcik, ale też na drugą walkę. Szybko. Na szczęście padło. I tak, ale ja leczenie. Dobra, leczmy cię o 156. Kurde, jeszcze mu wpadła ta tarczka. Zmierz się z ostrzem! Nie podnosiłbym się. Zawsze wskazujesz mi drogę. Nie trzeba było. Strasznie dużo biją. Gotowi czy nie? To mi się już tu taunt skończył. Teraz będzie Eloi, nie masło. Ale masło już może tu tłuc. No dobra. Niech będzie. Za stówę prawie. O cholera. No dobra. Świetnie, przełodny. 57. Dokończ tego szczura. Niesieny ruch. Padł w tarczkę. Więc lajtowo. Masełko też ma tarczkę. Kurde.
Naprawdę. No ale Eloy dokończy. Następnych proszę. Żartowałem, dobra, bez przesady. Daje mi niezłomność, znów defik. Eloy go wyleczymy, bo serio jest źle. Dostanie niby po 13. A zaraz ten cwaniaczek będzie pewnie na podstawie wody znów nawalał. Czego to jest postawa? Ostatnie tchnienie. Czasem nie da się uniknąć walki. Dobra, super umiejętność. Jak to wyjdzie? Może jakiś krytyk za 500 na przykład? Nie obrażę się. Oj, pięknie, masełko, pięknie. Zbyt łatwo. No, easy. Tylko ich uleczyło, cholera. Ale to jest ciekawe, bo zabiliśmy go. Bo te maski powinny stać, a nie kurwa teraz atakować. To jest trochę niesprawiedliwe. To było trochę niesprawiedliwe. Się znów broni. Czy ja sam siebie uleczyłem? Kurwa, czy ty sama siebie uleczyłaś? Ty tempa dzido. Nie mam do ciebie siły. Dobra, oni mają tarczki, to już on się nie musi już tak starać, chociaż ty nie masz tarczki. Kurde, nie pomyślałem. To jest stąd włączony. Weź go ulecz jak człowiek. No tak, bo ja miałem coś w tym stylu. O, i myślałem, że targetuję Brauma, a targetowałem siebie. Chyba tu klikać. Serio, lipa się robi. To się nie zestarzeje. Twoja bogini jest dobra. Tak, to byś miał pół HP już prawie. Taunt się skończył, więc atakujemy. Jeszcze krwawienie wpadło, fajnie. Krytyczny 94, really? Really? No i dobra, uciekiem. Śmierć jest niczym wiatr! Kuniec ult, kuniec! I 304 wpadło. Czy to wszystko? Długie są te walki, długie. Ja lubię sobie tak popykać. Faktycznie, ale chciałbym jakąś fabułę poznać. Za dużo tych mobów tu jest. Oj, bram 10. Oto za każde 6 punktów. Aha, czyli dostajemy tarczę za każde przeładowanie. 6 punktów. Już nie będę tego czytał, bo to nie ma sensu. No to oni się tu wzięli, tego nie wie nikt. Dobra, gdzie tu jest wyjście? Potrzebujemy wyjść tutaj. Dobra, przejdźmy tam na dół jeszcze, tam pewnie też będą walki. Tam pewnie też będą walki. Albo nie. Nie pójdziemy tam, pójdziemy do nowego miejsca. To by jak najwięcej odkryć w tym odcinku, żebyście mi potem nie mówili, że same powtarzające się walki. Przejdziemy tędy. A, tu się nie da przejść. No to niedobrze. Chyba, że teraz przekierujemy na północ. I co, i teraz da tutaj się wejść, czy nie? Nie da się, czyli tak musimy pójść na południe. Tylko tam chyba nie było na początku wody, więc ją przenieśmy do zbiornika na południe. Może się te moby potopią. A nie, to tu jest to wejście. Czy nie? Chyba nie. Dobra, sprawdzimy co tu jest.
zlinkowane. Może musisz odsapnąć? Musimy go zatkować niestety. Ale jest wielopalowa. Dobra. Walimy na pyrę. Krwawienie wpadło do 20, fajnie. Krytyk? Proszę. Prosi to się świnia. Prosi to się świnia. O, ty się uleczyłeś, cwaniaczku. Ja wypełnię swoją powinność. Pudło! No bez jej. Tyk. Ale jemu krwawienie powinno wpaść, przepraszam bardzo. No właśnie. Jezu, ile on ma życia. Ile ty masz, chłopie, życia? No dobra. Oczekiwanie jest najniższe. I zrobimy to jeszcze tu. Też przed nim. Depchnięcie. Ojej, masło wystarczyło. Nie podnosiłbym się. No. Chciałem, że się zerżnęło. Dobra, sorry, Agenton. Trzeba było uciekać. Lecimy na tego szczura. O, one hit, one kill. Nie? Tak. Myślałem. Dobra. Lecimy dalej z tym koksem. No kurde, kolejne pudło, naprawdę? I tak już nie zdążysz przed nim. No, używa zwiększenia ataku, więc też luz. Ale ty miałeś tarczkę przecież. Były to psy czy jak? Kogo ty kurwa zaatakowałaś, ciapło jedna? Jezu, ja nie wiem, coś dzieje z tym UI. Myślałam, że to walka. Wali non-stop true dipsy. Dobra, chyba skończymy. Walni w końcu. No. Ale frajda! Kurwa, inna natychmiastówka leci. I cyk. Czy to wszystko? Kolejne dwie walki ukończone. Jasło ma pół levela. To też fajnie. Coś tu się zmieniło? Mam nadzieję. Ta dupa, nic się nie zmieniło. Przynajmniej nie wygląda, żeby się zmieniło, a z tobą to nie chcę walczyć. Nie, nie. Koń się deszczu. Kurde, nie chciałem na to stanąć. Musimy uzdrowić masło. Ono masło umiera. Jak to nie wiem, to gdzieś to musi być tutaj? Czyżby? Przekieruję znów na północ. Ale czy coś mi to da?
Tu było. Dobra, pomruk energii. 3 na 3. Zamię, otwórz się. Otworzyło się. Dobra. Wchodzimy do środka, nie zrobię wam pulsatu, mimo że już teraz kończymy odcineczek. A ja idę się chyba położyć, serio, bo mnie tak łeb napieprza, że to szok. Mamy pierwszy księżyc. Dysk o kształcie księżyca leży w snopie delikatnego światła. Weź dysk. A, no to będzie dłuższy odcinek. Ewidentnie będzie dłuższy odcinek. Macie bonus. Macie bonus, kochani, macie bonus. Gdzie będą same walki z bossami. Kurde, mogłem zrobić polsat. Teraz bym miał kopię do odcinka do renderowania. No ale dobra, trudno. Twoja śmierć będzie niehonorowa. Muszę tego masło chronić. Widzę, one sporo hitują. O kurde. Nie jest dobrze. Musimy się chyba kierować rozsądkiem i walić w bota. Brał, no niestety. Chciałbym lepiej, ale inaczej się nie da. Jak nam masło padnie, to już jest dupa. Bo umieramy. Liczę na ulty, serio, bo to bez ulta to jest nierobota. Worej ścieżka sieci wywiera wpływ na aleje równowagi. Zagrożenie tego typu nie przemieszcza się po pasku inicjatywy. Wszyscy wojownicy, którzy wykonują swoją umiejętność w alei równowagi, zostaną oplecieni, co ich spowolni. Aby tego unikać, omijaj aleje równowagi, używając umiejętności w alei szybkości lub mocy. Dobra, broń się. No i teraz po 13. No i tak 41 wpadło. Ultimate! Kryptyk masło za 1500, proszę. Dawaj, pokaż kasę. O, 340 niecałe. Lipa. Jezu, jak ty walisz. Tak pokusujemy się. W sumie wiecie co, możemy go dotłuc z tego jednego. Wiem, że teraz Brown dostanie po dupę trochę, ale to i tak mniej. Dobrze, 125 krytyk. Daj respicie nowego dziada, a to nie ma sensu tak najlepiej tutaj tłuc. To 100. Dobra, zróbmy to w ten sposób. I nie tłukę już ich, to nie ma sensu najmniejszego. Down to kolejnych trupów. Co ty, masełko, możesz zrobić? Możesz to zrobić. Kurde, nie chciałem w tej alei. O, Jezu. Źle zrobiłem. Ładnie było. Teraz Eloi, jakbyś ty walnęła natychmiastówką. Masło na pewno dobije. Co się dzieje? A, to jest to spowolnienie. No trudno. Ale co to się broni? Masz tam, to się broni. Masło kończy. Tyk, myk i sayonara. Jeszcze nie? No co tu się dzieje?
Ogłuszeniem odpadło. Dobra, dokończ to. Przyzywam ruch! O masło, nie postarałeś się na samym końcu. Kończymy ich powoli. To musi niewrażliwości wchodzą na to ogłuszenie. 57, no może dotłuczemy. Nie, nie dotłuczemy. Chyba, że wpadnie coś z alei. Ale nie ma opcji. Może uleczmy Brauma przynajmniej. On i tak w sumie dostanie. Kurwa, Jezu, jakie to UI jest zjebane. Jakie to jest kurwa zjebane UI. Nie rozumiem tego, co ci się odwala. Lepiej było atakować. Było takie głupie. To było głupie, to UI jest naprawdę tępe. Niby najnowsza wersja gry. Dobra kochani, ale to co się będzie działo w następnym odcinku, to już w następnym odcinku. Tak więc trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie o ocenie filmu, no i komentarzach. Grał dla was Shiro. Hej, hej!